Pod koniec czerwca wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota podpisał umowę na budowę drogi, która połączy Rogóżno z gminą Gać. Zakres zadania obejmie wykonanie jezdni jednopasowej, dwukierunkowej o szerokości 3,5 metra wraz z mijankami, przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługowiec z Woli Węgierskiej. Koszt zadania wyniesie 1 996 500 zł. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 miliony zł, z czego 965 868 zł. To dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca na realizację zadania ma czas do końca czerwca 2024 roku. W podpisaniu umowy uczestniczyli także poseł Kazimierz Gołojuch, wójt gminy Gać Grażyna Pieniążek oraz radni gminy Katarzyna Bujak i Ireneusz Tarała. Inwestycja połączy, jak już wspomniałem, dwie miejscowości, czyli Rogóżno i Gać, i dwie gminy, bo gminę Gać i gminę Łańcut. Także ta inwestycja nie tylko umożliwi poruszanie się tą drogą samochodami, ale przede wszystkim rolnicy będą mieli łatwiejszą możliwość przejazdu i wszyscy ci, którzy będą korzystać z tej drogi, także będzie to taki turystyczny dobry szlak, bo mogą rodziny całe na rowerach sobie tą drogą podróżować między dwoma miejscowościami. Spotkanie było okazją do rozmów na temat planowanej kolejnej inwestycji drogowej, która połączy obie gminy, to jest drogę z Gaci do Kosiny. Mam nadzieję, że już niedługo będę również mogła powiedzieć, że za chwileczkę łącznik, który połączy naszą miejscowość Gać, gminę Gać z kolejną miejscowością gminy Łańcut, Kosiną, również zostanie zrealizowany. Tu już zielone światło, niedługo mam nadzieję również będziemy mogli podpisać umowę, jeżeli chodzi o dofinansowanie realizacji tej inwestycji i kolejny łącznik dla rolnika ważny, dla turysty ważny, no i tym samym dla naszej gminy również ważny, będzie również realizowany. Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi Zagumnia Południowe w Kraczkowej. Zakres prac obejmie m.in. poprawę istniejącej nawierzchni, wykonanie poboczy, odmulenie fos i budowę oświetlenia. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Droga ma być gotowa końcem bieżącego roku. Ruszyła także budowa drogi łączącej rejon Albigowa granicę z centrum sołectwa. Prace trwają na odcinku od Nowego Cmentarza do lasu. Droga będzie wygodnym i bezpiecznym połączeniem dla kierowców jadących z Albigowej w kierunku Husowa i Markowej. Ponad 60% kosztów tej inwestycji to środki pozyskane przez naszą gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 25 czerwca odbyło się otwarcie basenów Wysokiej. Tego dnia wstęp był darmowy dla wszystkich. Nie zabrakło wielu atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Były gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami. Odbyło się także losowanie par do ćwierćfinału turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta gminy Łańcut. Na zakończenie imprezy mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w zabawie tanecznej. Basen będzie czynny codziennie od 11 do 19 do końca sierpnia. Bilety w cenie 0 zł dla dzieci do lat 7, 6 zł dla uczniów i studentów do 26 roku życia, a także dla emerytów i rencistów, 8 zł bilet normalny po godzinie 16, natomiast przed godziną 16 12 zł. Basen to jednak nie koniec wakacyjnych atrakcji. Piknik w Handlówce, który odbył się 2 lipca, rozpoczął cykl imprez plenerowych gminy Łańcut. Były dmuchańce, animacje dla dzieci, alpaki, występy artystyczne, stoiska gastronomiczne, a wieczorem zabawa taneczna. Kolejny piknik już w najbliższą niedzielę w Kraczkowej. 23 lipca piknik odbędzie się w Albigowej i będzie połączony z Festiwalem Kwiatów. Cykl wakacyjnych wydarzeń zakończą dożynki sołeckie i piknik w Głuchowie 3 września. 26 czerwca ruszyły półkolonie z gminą Łańcut. W ramach projektu animatorzy Centrum Kultury gminy Łańcut zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 7 do 11 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16.30. Półkolonie odbywają się w Wysokiej, gdzie do dyspozycji najmłodszych są basen, orlik i wiele innych atrakcji. Koszt udziału wynosi 300 zł i obejmuje m.in. wyżywienie, opiekę, udział w zajęciach animacyjnych, wycieczkę, tygodniowy karnet na basen. Zajęcia potrwają do 11 sierpnia. We wszystkich ośrodkach kultury 3 razy w tygodniu od 12 do 16.30 odbywają się zajęcia animacyjne dla dzieci. Potrwają do końca sierpnia. Szczegółowe informacje w Centrum Kultury gminy Łańcut.